Dobry Duch? Dobry Duch to jest sklep z rzeczami z drugiego obiegu, gdzie kupując i także podarowując rzeczy, wspiera się działania naszej fundacji Dobry Start, ale też osobom, które są w potrzebie, bo te rzeczy, które tutaj do nas trafiają, to są przekazywane często też osobom, które są w jakiejś potrzebie. Od jak dawna działacie? Od 2022 roku, od grudnia tak naprawdę. Tam zaczęliśmy działalność w Redutowa, a w Rybniku od lutego tego roku tak naprawdę. Ja tutaj widzę, że jest nawet taki ciekawy ruch. Cały czas ktoś wchodzi, ktoś mówi dzień dobry, do widzenia. No tak, dzieje się, ludzie dostrzegają tutaj, że mogą kupić pełnowartościowe produkty, wiedzą o tym, że dzięki temu mogą pomagać. Co najważniejsze, dbamy też tutaj o ekologię, bo część z tych rzeczy normalnie mogłaby się znaleźć na śmietniku, tak? Ludzie często wyrzucają dobre rzeczy, zasypując wysypiska, których jest coraz mniej, na których jest coraz mniej miejsca. Przynoszą je tutaj, jeśli to jest naprawdę dobry produkt, znajdzie na pewno nabywcę i dzięki tym środkom możemy wspomóc podopiecznych naszej fundacji, tak? Także dbając o ekologię, można też po prostu pomagać ludziom, którzy znaleźli się na zakręcie życiowym. Czy taka niecodzienna forma recyklingu, można tak to ująć? Tak, na pewno ileś ton mniej miesięcznie trafia na wysypiska, bo to są bardzo często dobre meble. Ludzie normalnie wystawiają często przed domy te meble i ktoś je próbuje utylizować albo wyrzucać w niewiadomym miejscu. My je potrafimy tutaj sprowadzić do nas, trochę je odrestaurować czasami i sprzedać je po dobrej, bardzo okazyjnej cenie. I te środki, tak jak mówię, są w stanie wesprzeć podopiecznej fundacji. No właśnie, co tutaj macie? Co tutaj, co tutaj ludzie mogą zobaczyć, tak? Kupić? Naprawdę przeróżne rzeczy. Właściwie oprócz chemii, żywności, no i używanej bielizny to wszystko. Od odzieży przez porcelanę, bardziej lub mniej ekspozytywną, bardziej taką poszukiwaną, kolekcjonerską, nawet po meble, ale jeżeli mówimy o Rybniku, to te wszystkie drobne rzeczy, zabawki, sprzęt RTV, kiedy a w Redutowach nawet były meble do tego momentu dostępne, ale tutaj zobaczymy, jak to się potoczy w Redutowach. To może jeszcze zacznijmy wcześniej. Jak wyglądała ta geneza powstania tej idei, zrodzenia się tej idei, która wykiełkowała w Rybniku, no i w Redutowach? To nie jest jakiś nowy pomysł, skądś nie wiadomo skąd, z zachodu głównie takie rzeczy prowadzą. I na zachodzie te sklepy są bardzo popularne. Bardzo dużo klientów i osób, które przychodzą do nas do rozpoznania, mówią, o wreszcie coś w Polsce takiego jest. No i gdzieś ten pomysł sobie tam rozpisywaliśmy na kartce, pojawiła się możliwość pozyskania dotacji, no i pojawił się Tomek, który jest fundatorem fundacji, bo dało nam też zabezpieczenie, że gdyby ten pomysł miał trudności, to nas wesprze, no i tak sobie to tutaj zaczęło funkcjonować, nie? Tak, tu chłopaki, Michał i jeszcze jeden kolega, od lat udzielają się w różnych towarzyszeniach, fundacjach, ogólnie w NGO. Ja od lat swoim działaniem też starałem się wspierać tego typu inicjatywy. No i gdzieś tu padł pomysł, żeby coś wspólnie zrobić, tak? Coś swojego, coś od A do Z, które będzie to spójne z naszą ideą, z naszymi wartościami. Miałem gdzieś fundację, którą po prostu trzeba było wskrzesić i uruchomić. No i Michał tutaj to świetnie prowadził. No teraz jesteśmy w takim szczególnym czasie, no bo mamy jeszcze miesiąc, już niecały miesiąc Boże Narodzenie, święta, wielu z nas już szuka prezentów. No jak możecie przekonać tutaj ludzi, że może warto tutaj zamiast kupować coś mega drogiego, za nie wiadomo jaką sumę, właśnie wpaść jednak tutaj, może tutaj coś znajdą to, czego szukają. Na pewno to jest świetne miejsce na zakup właśnie prezentów świątecznych, choć bez względu, że znajdują się tu produkty, przedmioty sentymentalne dla niektórych, tak? Z poprzedniej
epoki PRL-u. Ludzie czasami próbują uzupełnić swoją, nie wiem, zastawę jakąś porcelanową czy kryształy. Tego tutaj mamy. Są tu bardzo dużo nietypowych rzeczy. Jest dużo rzeczy dla kolekcjonerów, więc sugeruję, polecam odwiedzić w pierwszej kolejności te miejsce, żeby szukając dla kogoś prezentu, bo są tu rzeczy, których normalnie w innych sklepach często nie można znaleźć. Bardzo nietypowe, bardzo niszowe. Dużo jest takich świątecznych ozdób i tak dalej, na które nie ma co wydawać pieniędzy, ale miałem fajną rozmowę z jedną z mieszkańców, którzy do nas przywieźli rzeczy i powiedzieli, że na zachodzie jak mieszkali, no to do takich sklepów ludzie przynoszą, kupują na przykład choinki i po świętach je oddają. Po prostu nie magazynują ich w domu, za grosze kupują, potem je oddają i na chwilę na te parę za grosze mają, można powiedzieć, wynajętą choinkę niekupioną, nie muszą tego trzymać w domu. A jeżeli chodzi o prezenty, bardzo dobrze się sprawdzają używane rzeczy, zabawki na przykład, co polecam, bo sam zakupiłem teraz najmłodszej córce 9-miesięcznej. Zapewniam, że nie będzie miała żalu o to, że to jest używana rzecz, a rzeczy, które mamy, to naprawdę są wyselekcjonowane, sprawdzone i często nie do poznania. Moje dzieci też już się przekonały do zakupu w dobrym duchu. Często już pierwsze co to szukają właśnie tutaj u nas, a potem jeżeli nie ma, no to szukamy. To jest dobra myśl, jeżeli chodzi o ekonomię, tak? Zwłaszcza, że mamy wszystko jest droższe, tak? A tutaj się kłania ekonomia, tak naprawdę myśli, że zaoszczędza, a efekt będzie taki sam, czyli sprawienie radości drugiej osobie. Jest i ekonomia, i ekologia przy okazji, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, tak? To jest, rzeczy dostają drugie życie. Bardzo lubimy mówić, że często tym przedmiotom dajemy drugie życie. Nasza fundacja oprócz tego sklepu no ma duże możliwości, duży potencjał. Mamy parę pomysłów, które chcielibyśmy wdrożyć. Między innymi też to związane jest z ekologią. Projekt warsztatowni, czyli stworzenie miejsca, gdzie ludzie mogliby sobie pod okiem fachowców naprawiać swoje rzeczy, bo niekoniecznie wszystko trzeba wyrzucać i kupować nowe, tylko można przyjść, nie wiem, czy z rowerem, czy z jakimś meblem. Mogą być warsztaty pod okiem fachowców, pod okiem stolarzy, serwismenów rowerowych, nart. No, przeróżne pomysły są szeroko tutaj rozpatrywane. Mamy na to gotowy pomysł, know-how, biznes, projekt na to napisany. Miasto, Urząd Miasta w Rybniku jest zainteresowane, liczymy na ich dalsze kroki, bo na razie są deklaracje pozytywne na szczęście i chcielibyśmy ten temat szerzej rozpropagować. Tak? Tutaj wiąże się z tym też aktywizacja zawodowa niektórych osób, które wypadły z obiegu zawodowego, bo mogą tutaj też i w ramach wolontariatu, ale w ramach doradztwa eksperckiego, bo jest wiele osób, które mają ogromne doświadczenie w różnych branżach i chętnie by się tą wiedzą po prostu podzieliły na takich warsztatach. Więc... Do czego można powiedzieć, zapraszamy też. Tak. Wszyscy, którzy gdzieś tam złote rączki, nie wiem, może osoby, które są na emeryturze, potrafią coś zrobić, czy to w stolarstwie, czy elektronice, tak jak kolega powiedział, zapraszamy do wolontariatu, do stworzenia tego pomysłu, tej warsztatowni, bycia autorem, współautorem. I co jeszcze? No a też warto dodać, że jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, czyli zatrudniamy osoby, które dajemy pracę osobom, które no, w jakiś sposób są zagrożone, były, są lub były zawodowe. Na przykład osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Posiadamy też współpracę z warsztatami terapii zajęciowej, gdzie są praktykanci, pierwszą praktykantkę mamy u nas. Przychodzą praktykanci, się zaczynają zgłaszać, więc zachęcamy, bez ludzi też nam się to nie uda. Jesteśmy tu w stanie też pomóc w znalezieniu właśnie zatrudnienia, tak? To też jest jedna z form pomocy tutaj fundacji. Mamy szerokie kontakty, zarówno Michał, jak i ja, i jesteśmy w stanie osobom, które właśnie po jakimś przeszkolić w jakimś temacie i pomóc im znaleźć pracę, bo na przykład jeszcze nie podlegają pod przepisy emerytalne czy rentowe i mają problem, tak? Ze środkami do życia, więc tutaj też staramy się jakkolwiek pomóc, więc fundacja naprawdę na bardzo szerokim froncie działa. Każe ręce do pracy, wolontariat są tu mile widziane. Mówię, współpraca z magistratem na razie na etapie deklaracji wygląda optymistycznie. Zobaczymy, jak dalej będzie, bo rozmawiamy o innym lokalu
z Urzędem Miasta. Liczymy, że te rozmowy pójdą po naszej myśli, po myśli. Zresztą mówię, miasto też jest zainteresowane taką inicjatywą jak Warsztatownia przede wszystkim.